Serwus, tutaj Hoobzik, kanał Betclic, a z nami Jarosław Pasha Biceps Jarząbkowski, witam serdecznie. Witam serdecznie, masz dobrą, szybką gadkę, więc myślę, że się szybko zrozumiem, bo też chłopak jestem z slangowego Naśląska. No widzisz. Jarek wie, wy nie wiecie, ja się w końcu to czekałem, jest Jarek. Przyszedł Jarek do fejmu, mnie nie było, ale przyszedłem tutaj na specjalną misję. Jarku, ja tobie troszeczkę współczuję, nie ukrywam, bo tak jak powiedziałeś, miał być kot w butach, a został kto? No, nikogo nie było. A dzisiaj nikogo nie było, no właśnie. Dzisiaj nikogo nie było. Same krzesło zostało. Masakra, powiem ci. Masz tą walkę, myślisz, że będzie, wiesz, walka mega gladiatorska, tutaj w ogóle arena, no, nie lada fajna arena. Potem zmiana formuły, tutaj walki ma nie być, ty już ogasasz, przychodzisz tutaj, mówisz, dobra, już się nastawiłem, a go nawet nie ma na konferencji. Wiesz co, no średnio to wygląda, powiem ci, ale po części, wiesz co, jest fajne, też zawodnicy tam, jak mówiłem, wiecie co, zeszło ze mnie jakieś tam ciśnienie przed walką, byłem strasznie nadmuchany, nakręcony, oni mówią, wiesz co, nie dziwimy się tobie, to tak wygląda, niestety jakiś tam, niektórzy byli w podobnych sytuacjach kiedyś i wiedzą, co czuję, a dzisiaj to już kwintesencja tego wszystkiego była, że Krzysztof się nie pojawił na konferencji. Jaka jest twoja reakcja na to, jak to usłyszałeś? No myślałem, że żartują ze mnie, wiesz, że to jest jakby przedłużenie historii z face to face'a, żeby dodatkowo jakiś smaczek, beczka zimy, ale okazało się, że to jest prawda. No i byłem w szoku, że nie wiem, Krzysiek ma obóz w Koszalinie i nie przyjedzie, bo nie chce mu się jeździć. Nie zgrały się daty. I z powrotem, nie zgrały się daty. No najważniejsze wydarzenie przed galą, czasem konferencja jest ważniejsza niż sama gala, bo od tego zależy, wiesz, wyświetlenia, sprzedaż biletów i wiele innych czynników, więc się mocno zdziwiłem, ale w sumie, wiesz, ja powiedziałem, Krzyśka nie starają się zmienić, to jest facet z 80 lat, więc on żyje w swoim jakby świecie i czasem nie warto kogoś na siłę zmieniać, bo nie ma to sensu. No właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli jakby główną kością niezgody przed walką jest to, że jakie ty masz, powiedzmy, jaką masz wizję sportu, jaką ma twój przeciwnik, to chyba jest całkiem niezła atmosfera, trzeba powiedzieć, nie? No pewnie, słuchaj ty, no, ja nie zamierzam, wiesz, tutaj życia oddawać nie wiadomo za co, bo ktoś coś ma inne zdanie. Ja szanuję, że tak jak zdanie ktoś ma. Ja w swoim życiu już bardzo dużo ludziom starałem się uświadomić, co to jest e-sport, a na tyle jest już to szerokie jakby pojęcie, że nie potrzebujemy jakby nikogo już, głową o ścianę, już nie potrzebujemy nikogo uświadamiać, co to jest e-sport. To jest tak wielki twór, już samodzielny. Fajnie byłoby, żeby ten sport wziął ten e-sport jako młodszego brata pod rękę. Gdzieś tam razem to wszystko, jakieś fajne akcje byśmy robili. Ale widocznie dla niektórych to jest za dużo. Ale to jest jakaś twoja życiowa misja, bo zobacz, zawsze jak grałeś, no to już troszeczkę grałeś tych lat i zawsze byłeś takim ambasadorem, starałeś się zmienić ten wizerunek typowego, jak to mówiłeś, sprzed telewizora, kanapowca, sportowca, bo tak ludzie to widzą, bo w ogóle nie rozumieją pojęcia, wiadomo. I teraz widzisz, walczysz we frikach i zaś masz misję bronienia sportu, mówić jak jest, że jest dobrze. Od zawsze to jest moja misja bronienia tego e-sportu, że to gry nie są złe, tylko po prostu trzeba też to dozować. Jest bardzo dużo fajnych wniosków, cech można wyciągnąć z gier komputerowych. Myślę, że to też bardzo rozwija też w pewnych stopniach. Możemy debatować o e-sporcie godzinami, badania wyciągać, psychologów, psychiatrów, znawców, nauczycieli. Więc to jest temat, do którego warto też czasem przysiąść, zrobić jakieś debaty, czy sport to e-sport, czy e-sport to sport. Myślę, że to jest tak szeroki temat rzeka, że dzisiaj nie dostaniecie do tego odpowiedzi. No oczywiście, że tak, niestety. Ale no dobrze mówisz, no bo jest tyle wspólnych mianowników, nawet patrząc może jeszcze właśnie za twoich czasów, te 10 lat temu, sam przecież wspominałeś, że psycholog by się przydał. Dzisiaj to jest praktycznie norma. Każda organizacja ma, wiesz, psychologa, tak samo zresztą jak tutaj w MMA. Nawet te sztabowe są podobieństwa taktyczne, jakieś takie, wiesz, czas reakcji. No jest tyle wspólnych mianowników, aż szkoda, ale tak jak mówisz, no nie każdego przekonasz po prostu. Nie każdego. Ja no elementy komunikacji na przykład, tak? Ostatnio... Tak jak mówisz, że się aż kopuła grzeje, wiesz, słuchasz. Dokładnie tak. Byłem ostatnio u Jurasa w Jurasówce, czy mówi, czy słucham narożnika swojego. Ja mówię, słuchaj, z gier to jest taki plus ogromny. Jak siedzisz na tym spiku z 5 graczami plus trener i nagle wszyscy 5 do ciebie mówią, to musisz te informacje przyswajać nie od jednej osoby, bo nagle mówi 5 osób w tym samym momencie i musisz takie detale wyłapywać. No i to pokazała jakby walka z owcą, że Anzor powiedział mi akcję, no ja po prostu w sekundę załapałem, usłyszałem, co powiedział, no i to jest podzielność nagrane, uwagi, podzielność uwagi, no i po prostu ta akcja wyszła, tak? Więc myślę, tych aspektów ze sportu, takich plusowych, fajnych, no dużo można do normalnego jakby życia, do sportu przekuć, jest dużo tego. No ale walki na Narodowym się nie odmawia, także trzeba tutaj te swoje warunki wykorzystać. Czujesz w ogóle stres? W sumie nie, taką presję może bardziej czuję narzucaną przez siebie. Przez siebie, mówiłeś troszeczkę, że stwierdziłeś w pewnym momencie, tak jak wtedy już ci te emocje opadły, że dla ludzi, dla fanów zabukowali bilety, jadą skądś tamtąd z zagranicy, ale jednak dla siebie. Nie, to jeśli o ten aspekt mówisz, że czemu do walki doszło jednak, bo tam już byłem bliski zrezygnowania z tego, no ten aspekt ludzi, że mieli zorganizowane już jakieś wycieczki do Polski, zagranicy, jakieś dalsze plany małżeńskie, lata swoje jakieś takie rocznicowe, więc nie chciałem im tego odmawiać, robić, chcieli przyjechać specjalnie dla MetoRadio. Aha, na swoją rocznicę? Tak, tak. Co ty gadasz? Tak. Mam bardzo oddanych fanów, super, mam bardzo oddanych, więc to jest z tych elementów. A czy czuję presję? Ja, znaczy taki stresik, stres nie, ja czuję taką presję. Narzucam sobie niepotrzebnie, że mimo to, że to jest, wiesz, mi świata, kawał zawodnika, to ja gdzieś wymagam od siebie bardzo dużo, więc myślę, że to jest, nie pozbędę się tego, ja bardzo krytyczną osobą do siebie jestem, byłem i będę, może bez tego też nie zostałbym właśnie mistrzem świata w grach komputerowych, no właśnie. Kto wie. To jest ten zmysł sportowca, czy tam sportowca, a jakbyśmy tutaj mogli pół godziny siedzieć, ale to krótszy format, także jeszcze kilka, dwa, trzy pytanka ci zadam. Jarku, stan w klatce, wiem jakie ma być, natomiast jak Ci się stan CS2 podoba? W tym momencie, bo jak się tam krytykowałeś, wiadomo, i tam łatają. Powiem Ci tak, ja ogólnie gram sobie premierki i to jest moja misja ostatnio. Cheaterów nie mam. Teraz już nie masz? Albo ich postraszyłeś ostatnio? To... Mam bardzo duży trust factor chyba i to jest to, więc pamiętajcie, dobrze się zachowujcie w grze, też będziecie mieli... Nie tylko w grze. Więc ten trust factor będziecie mieli duży, inaczej cheaterów trafiać nie będziecie. Jest dużo elementów do poprawy w CS-ie. Niektórzy gracze mówią, żeby usunęli CS2 i wrócili z CS Global Offensive, ale to jest niemożliwe już. Valve będzie to ulepszało, niektóre update'y będą się podobały bardziej, niektóre nie będą się w ogóle podobały. Jak ze wszystkim, tak? Nie wszystkim ludziom dogodzi, nie wszystkich gamerów się zadowoli, każdy jest inny, każdy oczekuje czegoś innego od twórcy gry, więc myślę, że tak jak będzie z CSGO, na początku lipa, później lepiej i tak samo będzie z CSN2. Trzeba trzymać kciuki. Każdą wersji tak było przecież, nie? Więc to jest coś normalnego. A znalazłeś czas, żeby polskie jakieś projekty śledzić, przecież Betclic Apogee, albo teraz chłopacy w kwalifikacjach do RMR-a walczyli, w ogóle Monte wraca, tam parę miesięcy na coś tam słyszałeś, czy nie słyszałeś, co się teraz dzieje w ogóle? W ogóle Betclic Apogee to miał być mój projekt w ogóle, to było śmieszne. Tak, ja miałem do drużyny wziąć w ogóle 5 mocno otyłych graczy i zrobić z nimi metamorfozę. O, tak, to można dwójeczkę jakąś, coś tam? I tak, i zwiększenie tego miało być wejście na rysy z całą ekipą. I to nie miała być tylko ekipa, wiesz, po prostu mocno otyła, ale ta ekipa też była, to gracze mieli być mocno grający w CS-a, tak? Że czyli z prosceny, ale przy kości. Z prosceny przy kości, no i później z nimi zrobić taką metamorfozę. Kogo tam widziałeś na przykład? Wiesz, to nie miałem, już mieliśmy przygotowany może taki... Snax, powiem Ci, dobrze miejsce. Koreańskie byś miał tak w połowie na rysy, to wtedy wyszedł. Tak, o, dobrze mówisz. Snax to dobrze tam miejsce sobie zagrzał na razie. Myślę, że bardzo się dobrze to widzi. Mimo, że czasem nie kręci najlepszych wyników, z takich mówię statystycznych, to myślę, że te jego jakby kole, pomysły na grę gdzieś tam chłopakom bardzo przypadły do gustu. Ile mi też pola im oddaje jakby, wiesz... Tak. I tego im właśnie brakowało takiego dowodzącego. Czy jakie projekty w Polsce śledzę? Śledziłem wszystkie kwalifikacje, teraz oczywiście do Majora. Tak samo. Myślę, że my jako gracze mamy dużo większy potencjał. Myślę, że nie ma takiego ognia, takiej werwy, że my jako kiedyś graliśmy, porównam to, my byliśmy 5 biednymi graczami, od których zależało, czy jak wygrają turniej albo zajmą bardzo topowe miejsce, to od tego będzie zależało ich miesiąc na kolejne jakby dni, że będą mieli za co jeść, za co żyć, za co funkcjonować bez kontraktu, tak? A teraz wystarczy, że w graczy będzie takich 2 gości. To jest za mało. Musi być 5 wyjadaczy, 5 głodnych gry gości, żeby naprawdę odnosić ogromne sukcesy. Ciężko to w ogóle znaleźć ten środek, bo z jednej strony chcesz im zapewnić byt, a z drugiej strony, żeby jednak pragnęli tego. I ja to przerabiałem, kiedy tworzyłem swoją drużynę kampową po Pasha Gaming kampach. Gratulacje z Ultimate'a w ogóle. O, dziękuję bardzo. Mówiłem, to będzie dla mnie jedno, jak siedzimy u mnie 110 osób na turnusie jest. Ja ich nie czaruję, że każdy, kto przyjedzie do mnie na obóz, to będzie zajebisty, wyjedzie, że załatwię mu super kontrakty, ty już będziesz graczem, będziesz w topce samej. Tylko zawsze im mówię, jeśli jeden gracz tutaj z tych 110 osób gdzieś tam zagra na Majorze, gdziekolwiek, w jakiejś topce, to będę z tego bardzo dumny. No i się stało, więc trzymam za niego bardzo mocno kciuki i też bardzo mocno do tego świata sportowego wszedł, więc pokazał się z bardzo solidnego snajpera przez duże S, więc buduje się kolejny polski snajper na arenie międzynarodowej. Czyli jest sportowo spełniony, jest sportowo aktywny i w sobotę, rozumiem, też trzeba postawić kropkę. Chciałbym, żeby gry komputerowe wygrały. A będzie ten 10 mój, w ogóle miałem zapytać, bo to była dobra kontra w ogóle z tym 10. Powiem, Diablo tak troszeczkę przytkało, miałem wrażenie. Słuchaj, no miał prawo go przytkać, on chyba nie zdaje sprawy, jaką ja mam przeszłość sportową. Ja bardzo w życiu sportów trenuję, bardzo dużo sportów w życiu robię, więc myślę, że nie jeden sportowiec ze sztuk walki, sportów walki zaskoczyłby się dość mocno, tak? Mierząc się ze mną w jakichś dyscyplinach. Ja jestem otwarty na takie challenge, więc myślę, że naprawdę mógłbym mnie jednego zaskoczyć jeszcze. Ja czekam, bardzo fajne było to zwieńczenie tej przygody. No Jarku, życzę Ci, no nie będę ukrywał, że zwycięstwa. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Jaja są.